Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Szanowni Państwo, w ramach akcji Chcę to przeżyć testujemy ofertę katalogu marzeń i dzisiaj jedziemy do Parku Linowego. Jak tam wrażenia? Lekko przerażeni. Taka ekscytacja wymieszana z przerażeniem, bo będziemy wysoko, bardzo wysoko. Słuchajcie, stwierdziliśmy, że weźmiemy wersję, jest kilka różnych tras. Weźmiemy trasę wysoką i trasę tyrolkową, czyli najbardziej hardkorową trasę. Tak jest. I będziemy sobie fruwać nad łódzkim Arturówkiem. Trasy są hardkorowe, my też chyba jesteśmy hardkorami, że tam idziemy, bo przygotowani nie jesteśmy za bardzo, także zobaczymy, czy przeżyjemy. Chcę to przeżyć. No dobra, jest i on. Park Linowy. Te drzewa są dosyć wysokie. No właśnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra, to tak, wpisujemy się tutaj. Dobra. Prawa nóżka. Prawa, dobra. Tak. Lewa noga. I do góry podciągamy. Dobra, dzięki. To w ręce, żeby nam nie obijało kolan. Idziemy tam na krótką trasę szkoleniową. Dobra. Tak jest. Jak tam Ada, nerwy są? Kon. Jak to dzień. Robimy tak, ja poopowiadam trochę, przejdę sobie tą trasę szkoleniową, wszystko pokażę krok po kroku, potem wy będziecie sami próbować. Dobra, najlepiej pojedynczo, bo... No Ada pierwsza, dawaj. Noga zsunęła, to u niego wyląduje na czole. No to lepiej na mnie już. To jest po jednym, dobra. Tak, jedna w jedną, drugi w drugą. Dobra, dziękujemy. Dzięki. Tylko ostrożnie. Przypnij się tam dobrze i... No spokojnie. Nigdzie się nie śpieszy, no. Aha. Kocham cię, dajesz radę. No już fajnie. No na pewno. Dobra, ja też idę, bo będziesz rok na mnie czekała tak. Jestem. Ojejku, dobra. Powiem ci, że z dołu się nie wydawało tak wysoko. Na pewno. Cześć. Nie, cześć. Cześć. Ja się zbudzam, ale na przykład. Okej. Trzymasz się jakoś? To jest most birmański. Okej. Okay. Tu jest napisane, na każdej przeszkodzie. O, faktycznie, dobra, zaczyna mi przeszkoda. Most birmański. Jedę. Okej. Okay. Dawaj. Nie patrz. Staraj się patrzeć do przodu. I co teraz? Rączki. Ja się jedna raz druga. Bardzo spokojnie. Bardzo spokojnie. Super. Jest okej. Tylko powoli. Muszę. Ekstra. Okej! Okay. Czekaj, przepinam się i już. Aha. A? Okej! Okay. Powiem wam, że drżą mi wszystkie kończyny, ale jest okej! Okay. Pięknie! Ale pięknie, kocia, szybko bardzo idzie. Rzadko to mnie wytrzyma w ogóle? Tak, przecież to już nie. Siupa, siupa. Siupa, siupa, cześć. Siup. Jała. Siupa. Poczekaj. Przepnę się. Okay. Wyluzuj sobie trochę tutaj. No właśnie luzuję, bo widzę co jest dalej. Cześć. Pierwsza przeszkoda, nie, druga przeszkoda to już jest, nie? No. Drugie wejście. Oto kolejna przeszkoda. A oto spojrzenie w dół. Moje kochanie, dajemy radę. Zawsze dały radę. Tylko po co? Co? Tylko po co? Dobre pytanie. Żeby realizować swoje marzenie. Wiesz co, ja przejdę po tych linkach.
chyba serio. Spokojnie. Tak się powinno po prostu chodzić, to prawda? Dasz radę. Ada, nieważne jak, tylko ważne, że przejdziesz. Najciekawsze techniki przechodzenia przez park linowy. Okej, a ty próbujesz piosenkę? Nie wiem, zobaczymy za chwilę. W razie czego polecam ten sposób. To nie jest zły sposób, dlatego... Da się. Myślę, czy tak nie robić. No. Skok, podskok i jestem. No i git. Okej, teraz pierwszy idzie Rafał. Okej, tu jest to. Tylko, że ja nie wiem, czy tak się powinno przejść. Nie? Ja to robię metodą prób i błędów teraz. Kochani moje. Mogę cię wypchnąć? I to teraz? A po tej linie przeciągnąć? Może po tej linie? Idzie? Okej. Ale zęby. Kocham cię. Tak, kochasz. Jakbyś nie kochał, to bym walankę do restauracji zabrał. Chwila przerwy, pierwsza kuchnia zaliczona. Przenosimy się na kolejną przykład. Już nie chcę się kłócić. Już przeszło? Już wystraszyła się. Kamerka ci się obniżyła. No tak robiłam, to by była w dół. Nie, to bez sensu. No, ale ja tak. Przed siebie. A ty nic nie widać. No widać nogi. A, dobra. Mrówki mi chyba chodzą po butach, a ja to zdejmę buty zaraz. No. Nie no, zdejmuję buty. No jeszcze ty pomyśl, taki fajnie. To się będę martwił. Drodzy Państwo, Ada testuje kolejną. I co tu się robi niby? Trzymasz się linki i idziesz po tym. Idę po tym. Po tym. Easy peasy. Ale że co? Co? Po tym, po tym. Easy peasy. Po linie idę. O, całe drzewo się zabujało jak rzeczy. Porządne śniadanie zjada. Okej. Tak idę sobie, o. Dobrze, elegancko. Ty po linkach idziesz. Trochę ci się schody obróciły. Wiem. Teraz też się obrócą. Wiem. No staram się. Znowu oszukać przeznaczenie. Kolejna część. Dobra. Nie ma wyjścia. O, tu jest problematyczne to. Ojej. Zawija się. A. Nie, tej przeszkody nie lubię. Ua. Trzymał się na rękach. Dobre. To było słabe. Go. Tamte tu się chociaż, wiesz, tak napinały. Chociaż może te też. Dawaj, Ninja Warrior. Tu mnie chyba nie kocha. Kolejna przeszkoda. Kilkanaście metrów pod nami. Dawaj, Dziocha. Chyba ten, gibotające się deski na linach. Nie wiem, jak to profesjonalnie nazwać, ale myślę, że ta przeszkoda jest taka, no, dość trudna. Zważając na to, że jest naprawdę dość wysoko. Oh! Ej, powiem ci, nie jest tak źle. Boję się to powiedzieć, żeby nie zjechać zaraz, ale mogę nawet przyspieszyć trochę. Dobra. Okej. Go. Ty co, krok? Ło, jesteś hardkorem. Chodźcie, z drogi usunę troszkę. Okej. Cześć!
No dawaj, jedziesz. Baju. I łap się na końcu. Super. Brzuch! Brzuch mi wyszedł. Cześć, Sławeczko. Jakbyś spadała, to złap się tego na dole. Dzięki. Okej. Okay. Zapiąć się dobrze. O, krakiem czy jak robisz? No chyba tak. Zapięta karabinczyki? Tak. Dobra, jedziemy. Rura! Fajnie! O! Nie fajnie! Elegancko. Po żółtej! Jesteśmy mniej więcej w połowie trasy i powiem wam, że jest czad naprawdę. Przy niektórych trochę kombinowaliśmy, żeby łatwiej sobie się przedostać na drugą stronę, ale przy takiej wysokości to i tak jest hardcore. Co? O nie! O! I zaraz Rafciu do nas przyjedzie. A ja się tutaj skitram gdzieś z boczku, żeby miał gdzie wylądować. Super się jechało tym. Fajnie się jedzie. Tylko w pewnym momencie mnie zatrzymało i musiałam po linie przyciągnąć się tutaj do platformy. Nie polecam starcia ręki. Ojdź. Teraz czeka nas starcie. Ale naplułam sobie połową. Jest lepiej. Masz leczniczą ślinę? No. Ślina i pochuchałem. W odcinny sposób. Dobra, co teraz trzeba robić? No to też będzie wesołe. A, po tym i tutaj, siupa. Kiedy się kroki? To jeszcze się składa? O nie. O nie. No dobra, i co teraz? Po tej lince. Trochę sobie pomagam, przyznam. No i bardzo dobrze. No, bo to i tak tam nogi jeszcze uciekają. Go! Z wytkniętym językiem. To super. Okej. Okay. Przepinamy się. Tyrolka mi się haczy, GoPro mi się haczy. Jeszcze raz? I tyrolka i GoPro mi się haczy. Ty, bo tutaj była albo liną, albo tamtędy. O czym mówisz? Mogłeś liną, wyjść na linię. Jak na linię? Na linię i złapać się szapki, albo tędy mówię, to jest ta trasa. No, to ja się cofam. Dobra. Robimy linę, nie? Tak? Nie wiem. A to jak sobie... na linię się zaczepić? No musisz ją przyciągnąć. I po siatce tam dalej, tak? Tak, po siatce tam, nie? No i jak ja mam to zrobić? Nie wiem. Ty, ja się trochę cykam. No jest. Na to. To jest głupie trochę. Co ja robię teraz? Tarzan, jesteś czy nie? No jestem, ale... No jest. Patrzę jak mam to zrobić w ogóle. Wow, go! Pięknie! Dobrze! Jesteś mistrzu. A ja nie wiem, czy ja chcę tam skakać. Polecam, ale jest trudne. Trudne, nie? O nie, nerka mi się zaczepiła. Mega wysoko. Po prostu po linach się spinałam wszystko, ale to było dawno. Silniejsza ręka u dołu. Zapięta jesteś? Karabinczyki w dwie strony? Tak. Go! Tarzan. I nogami się łap siatki. No Tarzan, prędzej Jane. Pierwsza. Dobra, Jane, dawaj. Jezu, ona jest daleko. Nie bój się, mocno się złap. I rura, skacz. Nogami! Nogami! No. Okej. Okay. Super. Czekajcie. I raz jeden przepinasz, raz drugi. Tak. Super, gratulacje. Dumny jestem. Jeszcze nie gratuluję. Super. I teraz idziesz w moją stronę. Papalino. Papalino. Zrobiłam to! No, zrobiłaś. Dobrze ci powiedziałem, że lina? Tak, dziękuję. No, hardkorowa, ale fajnie. Dawaj, kocie.
No kamerka się haczy o wszystko. No rzeczywiście jest męczący. Aha. Ale ja znam sposób. Aha. Ja tutaj skorzystam z triku, który nam pan podpowiedział na początku i wepnę sobie tu trolkę. I albo się po linie wespnę, albo w razie czego będę miała zabezpieczenie tuż. Kurde, jak to przejść? Nie polecam. Nie mam pojęcia. Zapiałam sobie tyrolkę. Już pan mówił, żeby przy takich trasach, które mocno obciążają ręce, można to sobie zrobić. Tak awaryjnie. Bo czuję, że to będzie hardcore, ale sama nie wiem. I skończyło się. Rumakowanie. Jeszcze. Dobra, schodki teraz. Easy peasy. Większość przeszkód już za nami. Teraz kończymy trasę ciężką. Ostatnia przeszkoda nas wymęczyła. A teraz idziemy zaraz na tyrolki. O, tu już można odpocząć. Już mi ręce dręczą. No. Ale to już jest ostatnia. Wiem. Ale taka ostatnia, to się gibie wszystko. O, ja cię. O nie, tu trzeba się obrócić. Jak? Normalnie. Faktycznie. Ja nie wiem. Żeby linki na szyję sobie nie założyć. O, dawaj dziocha. W tej akurat przeszkodzie najtrudniejsze jest obrócenie się. Wcześniej idzie się w jedną stronę. Główkę w prawo teraz tu, znaczy moje. O, i tutaj połóż się. No, dobrze. Czekaj. Dobra. Kocie. I kończymy pierwszą trasę. Schodzimy na ziemię. I widać, że byliśmy całkiem wysoko. A schodzimy prosto na tor łuczniczy. Także uważaj, czy nikt nie strzela. No właśnie, nie strzela. A ta barierka też tak, ten trochę lata sobie. Brawo! Gratulacje! Adziocha właśnie skończyła trasę wysoką, najtrudniejszą. Ostatnia drabinka. Zapięłaś się tam wszystko? Dobra. I tu kończymy przy torze łuczniczym. Dumni z siebie. I teraz idziemy na jeszcze jedną trasę, na trasę tyrolkową. Taką trochę widokową, ale trudną też. Długie zjazdy. Nad wodą też. No i to jest jedna z tych właśnie też trudniejszych tras, także jeszcze jedna przed nami. Super, gratulacje. Brawo. Piąteczka. Po drugiej stronie będzie taka sama drabina jak ta, tylko o tyle węższa. I nie ma tam takiego urządzenia samohamownego, tylko tak jak tutaj tasiemka pokazuje, przypinamy się. Dobra, okej. Okay. Dziękuję bardzo. Kowar. Siema! Jesteśmy jeszcze trochę? Trochę, tak trochę. My jeszcze tak wysoko nie byliśmy. Okej. Okej. Kolejna tyrolka nad ulicą. Gorączkę uważaj, po prawej będzie i nogami najpierw trzeba się łapać, zauważyłem. Stopa! Jest to. A i idziesz po linie trzymając się tego? Tak. Dobra, patrz się na linę tylko. Skąd cię idę? No to nie. No. Dobra, patrz się na linę tylko. Ale pod tą liną, o kurczę. Ręce mocno. Nie wiem, czy pod chwytem by mi nie było łatwiej. Jak? Tfu, na chwytem? Czy mam? No nieważne. Okay. O kurde. No widziałeś jak szło. Nie, ja wolę na chwyt.
Teraz atrakcja, na którą najbardziej czekałam, proszę Państwa, przejazd Tyrolką nad wodą. Chcę to przeżyć! Wow! Masakra. Nie, masakra. No. Chcę to przeżyć! Super! Dzień dobry. No właśnie, trochę możemy hałasować, przepraszam. Aha. Oj tak. Jeszcze raz się będę darła pewnie, przepraszam. Oj tak, polecam. I jedzie Rafał. Łapie! Opa! Dzień dobry! Siema! Ale czadło! Opa. Dzień dobry. Siema. Teraz zamiana. Musisz sobie przepiąć teraz. O Boże, nie fajnie tu. O kurczę. No trochę trudno, ale dasz radę. Ale widok za to piękny. Z wysoka tutaj. A tutaj przed nami Tyrolka czeka. Pogoda piękna ogólnie. Cała drabinka się trzęsie. Ale nie, ja mówię, że platforma moja. No to jeszcze lepiej. Jeszcze troszkę byś. Dajesz czadu. Bardzo pomaga taka świadomość, że w sumie nie bardzo jest wyjście z tej. No, tak. Jakby można było zejść, to bym szedł. To pomaga. O kurde, ja to przyszłam? Nie, patrz. O kochanie. Nie padł, bo się wystraszył. Chcę to przeżyć. Drodzy Państwo, zaraz Ada zjeżdża z Tyrolki, przygotowuje się, podpina ostatnie karabinczyki, Tyrolkę i śmiga przez staw. Okej! Okay! No to proszę Państwa, lecę! Ale pięknie! O-o! Tam się obraca! Spoko, spoko, spoko. Nie łap się. Luzik. Gitara. Padam na ciebie. Obróciło mnie. Wiem, ja też. Ale trudno, jak się wpadnie plecami, to też nie boli. Ale jestem nika. Nikt się nie zauważył, że przyleciałam. Fajnie na ekranie tak przyleciałaś. Ale nieźle, ale piękny widok. Przepiękny, nie? Widoczek. Jakoś nie patrzyłem. Nie? Nie wiem, no tak trochę patrzę. Nie, no miałem otwarte oczy, ale jakoś nie kojarzę już tego przejazdu. Pięknie! I już końcóweczka. Siema. Jako buziaczka.
Pięknie. Dziocha, koniec. Wszystko przeszliśmy. Gratulacje. Nie, dobrze, już trzeba odpocząć, a jeszcze dzisiaj mamy zajęcia, zabawa na basenie. Także dzisiaj dostaniemy niezły wycisk treningowy. Jeszcze będziemy dzieciaki to mieli i czasami podrzucać. No, ale naprawdę, no wyzwanie niezłe to było. Wszystkie najwyższe trasy, jakie tutaj widzicie, łącznie z tyrolskimi, pokonaliśmy, także wszystkie tu już przeszkody nie są dla nas wyzwaniem. Jest parę tutaj obrysowań, ale to jakby z mojej winy. No, na pamiątkę, a tak to mega fajnie. I ogólnie jak ktoś się boi, to polecamy może średnią, ale dla nas... Polecamy nie patrzeć najpierw, jak to wygląda. Tak, ale wysoka i tyrolska też mega fajna. To był dla nas powrót do dzieciństwa. Nieco bardziej ekstremalny, ale no oboje chyba w dzieciństwie tutaj i po drzewach, i po jakichś linach się wspinaliśmy. Tak, a tutaj jest taki figloraj konkretny. Byliśmy tam, aż tam. Bolą cię ręce? No jasne, że tak. W sensie i dłonie. Już minęło. Znaczy ja się spodziewam, że będą boleć później. No, może tak. Ale bosko, tutaj inne trasy też wam pokażemy, bo jeszcze jest średnia, niska i taka dziecięca, kolorowa, pełna różnych, o właśnie tu piłek. Taka figura. Chodzisz na dziecięcą, poturlamy się tu. Fajne, nie wiem, naprawdę. Czy te siatki bym utrzymał. I te piłki, o tutaj różne przeszkody. Tam wyżej, coraz wyżej, ale chyba najwyższa była ta tyrolska właśnie, nie? Żeby zjechać tak długo, to trzeba było naprawdę wysoko wejść. Ale to tam po drugiej stronie stawu była jeszcze wyższa. Tak, dwie ważne kwestie. Bardzo chciało mi się pić na trasie. Nie wiem, czy my w sumie z plecakiem może, my mieliśmy nerki ze sobą i było, no momentami. Gdzieś tam się zahaczała, tak się zdarzało, ale ogólnie było ok. Nie wiem, jakby było z plecakiem. Może jakaś mała butelka wody przy sobie na dłuższą trasę byłaby całkiem spoczko rozwiązaniem, ale też warto pamiętać o toalecie, żeby po prostu skorzystać przed wejściem i przede wszystkim przed przyodzianiem się w te wszystkie zabezpieczenia. No chyba, że chcecie siurać z drzewa albo nad stawem, no ja to nie też chciałam. Można, ale macie dużo gapiów. Ale jest toaleta po wyjściu. I przestraszyłam pana rybaka jednego i się przeniósł w inne miejsce, bo troszeczkę sobie pokrzyczałam, jak leciałam nad wodą. Było tak fajnie, naprawdę szok. Jesteśmy, myślę, wykończeni. Ja się czuję teraz zmęczona, taki zjazd mam lekki. Musimy odpocząć, zebrać siły, bo zaraz mamy zajęcia. Teraz do wody wskakujemy, kolejny idziemy na trening, basen z dzieciakami. Potężny. Ale się jaram bardzo, bo naprawdę, naprawdę ekstra. No to teraz chwila wytchnienia. Sezonowy przysmak była z rabarbarem. Dopijanie kawki porannej i śmigamy do Ozorkowa. Rafał jest najlepszym kierowcą na świecie. Właśnie poprosiłam, żeby się zatrzymał, bo zobaczyłam pole rzepaku. Ależ to wygląda pięknie. Niesamowity kolor. Ale wiesz, że jesteś najkochańszy nieńszy na świecie. Wiem. Dzięki. Zjedliśmy szybko obiad, poleżeliśmy chwilkę i zabieramy się za przygotowanie zabawek na zajęcia. No powiem wam, że nie nudzimy się ostatnio. Takie mamy tempo i dosyć aktywnie żyjemy. Jedziemy teraz do pracki. Będziemy mieli bardzo fajną ekipę maluszków dzisiaj. Także też będziemy na pełnych obrotach szaleć w wodzie. No a później, to jak już się położymy dzisiaj wieczorem, to pewnie tak będziemy sobie leżeć. Już nie wiem, kiedy wstanę. Tak. Jutro. Standardowy kadr, mokre włosy, wieczór i wracamy samochodem na chatę. Ja muszę powiedzieć, że standardowo po zajęciach mamy więcej siły niż przed zajęciami, także mega fajne doładowanie. Uwielbiam, no ale dzisiaj to przyznam wam szczerze, taki wycisk dostaliśmy ogólnie w cały dzień. No, party nowy, hardkorowe trasy, potem wróciliśmy tak naprawdę na szybko jakiś obiad. Tutaj też wycisk w wodzie non stop, bo chcieliśmy jak zawsze dać... Głowę, milion pomysłów na sekundę. Dokładnie. I zawsze staramy się dawać 100% siebie na zajęciach, także mega dużo
biegamy, mega się dużo ruszamy, pływamy. Biegamy także, w wodzie. No biegamy, biegamy tak naprawdę od dziecka do dziecka, no ale mega, mega, mega fajnie dzisiaj. Dużo się działo. Teraz będziemy jeść. Tak. Ja myślę, że te kanapki znikną w zastraszającym tempie, a to jest oczywiście tylko moja porcja, do tego herbatka. I odpoczywamy. Już myślałam, że pochłonie nas kołderka, ale właśnie wstałam, usiadłam sobie przy macie i będę montować vloga. Vlog się renderuje, zaczęłam nawet montować kolejny, ale już dzisiaj odpadam. Ja właśnie zakładam orto soczewki, co oznacza, że zaraz kładę się spać. Rafał już przysnął, więc zaraz chętnie dołączę. Ale jeżeli jutro się obudzę i będę wszystko pięknie, wyraźnie widzieć, to idealnie ujrzę cały bałagan, który mamy w domu, bo jednak jak nie da się wszystkiego na nas ogarniać, jak tyle się dzieje, to zawsze na czymś się to odbija i w tym momencie jest to, że idę znowu spać o 3:00 i to, że mamy bajzer na chacie, ale niczego nie żałuję. Czas na matę, bo coś czuję, że jutro to będziemy tutaj mocno musieli rozmasować mięśnie. W opisie filmu znajdziecie link do oferty, z której skorzystaliśmy. To jest voucher katalogu marzeń, park linowy dla dwojga w Łodzi. Bardzo, bardzo, bardzo polecamy. I też dorzucimy kod rabatowy 15% do wykorzystania dla Was. Dziękujemy Wam pięknie za oglądanie. Zapraszamy do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę. I jak zawsze, do zobaczenia jutro.